Siema, siema, jestem Riot Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Konisty, ze mną oczywiście Krzysztof. Siemano. Oraz widzowie na czacie, siemaneczko wam wszystkim, cześć i też podajcie na Twitcha jak coś, bo tam wszystko się tutaj dzieje. No i co, chyba więcej nie chcę tu długiego wstępu robić, bo zawsze tak chcemy takie długie są. Dzisiaj konkretnie robota, skupiam się na pracy. Rzeczy fajne, bo powiększanie pola, gdzieś tam jakieś karmienie zwierzątek, jakieś tam pierwsze siewy już pszenicy. No i powiększanie pól i wywóz drewna. Tak, no, więc... Krzysztof, powiedz, co dzisiaj będziesz robił, może o tak, zacznijmy od tego. A ja teraz będę się brał. Dobrze, ja na początku muszę nasze kury nakarmić, bo są głodzone przez ciebie już chyba od 2 lat. Nie, no jak od 2 lat. Po prostu tutaj kory to jest trochę większe, ale nie na pewno od 2 lat. Ty, czekaj, paleta jajek chyba jest gotowa. A to dobra, może lepiej nie cała. Właśnie, a ile w ogóle to mam jajek? No to chyba sporo coś będzie tego, nie? O kurde, no. Się trochę nazbierało tych palet. Trochę ja, trzeba jeszcze miód zobaczyć ile będzie, nie? No, więc całkiem nieźle. Dobra, to co, Krzychu, karmisz, a potem co zacząć działać? No, a potem tu będę działał z tym, z siewami, nie na naszych polach, nie tego. A, tak, pszeniczki. No. Tak, dokładnie. Dobrze, że też powiedziałeś. Krzychu, to będzie sobie robił pole 43 i tutaj właściwie całą zahatał. A ja teraz jadę po drzewo z nowego naszego pola, z nowego nabytku, o którym nie widzieliście jeszcze za bardzo, ale ogólnie zaraz wam pokażemy co i jak. Przy okazji, jak będziemy wracać, to mam nadzieję pokazać wam silos, jak wygląda na tę krzonkę, bo wyszło chyba prawie 280 tysięcy litrów. Także, no całkiem nieźle. Okej, okay. Jadę, wyjeżdżam. Szybkie wtrącenie odnośnie Sand Gaming, słuchajcie, wpadajcie na stronkę, ponieważ tu nie tylko farmik jest dostępny, tak jak wam zawsze pokazywałem, ale również jest Eurotrack z bardzo fajnymi cenami na dodatki oraz SnowRunner, czyli to co gracze farminga grają najczęściej, także sprawdźcie sobie wszystkie te oferty, myślę, że warto. I to tyle, wracajcie do filmu. A, sypiesz tak, o. Tam jak chcesz wchodzić 7000 litrów, nie? Więc resztę to po prostu wrzucicie do silosu, nie? Spoko. Dobra. A, i ciekawostka, mamy kolejnego kotka jak coś, nie? Znowu się nam... Mam już 3. No. Więc jak na potęgę po prostu ta kocica, to ja nie wiem, pies chyba tutaj trochę za mało ingeruje w te koty, bo za dużo ich łazi, nie? No, ale tak ogólnie to jest ich wbród, nie? Witam wszystkich już w czacie, czy coś ludzie z wami witają na czacie, a ja to właśnie sobie jadę, pokażę wam, które to pole mamy, bo to właśnie ma kukurydza i myśmy sobie z Krzysiem całe to pole wykusili na kiszonkę, no i teraz te miedze trochę tu poczyścili z tych takich krzaków, tylko to jeden właśnie został i to jest to drzewo, które się ładujemy. Okej, więc nie wiem, czy się to uda jakoś fajnie zabrać, mam nadzieję, że tak. Może sobie tak wezmę trochę do kamery do tyłu, o, właśnie. Więc ładujemy sobie to. Idealnie chyba pociąłeś kawałki, wiesz? A jak, wiadomo, nie? Dobra, jednak nie idealnie. Przechwaliłem. To więc, to pójdzie na górę. Nie no, kurde. Trzeba to ciąć wszystko, trochę jeszcze. Ale to nic. Zaraz to potniemy. A tam też idzie. Nawet nie wiem, czy to w ogóle się uda cały zabrać. Mam nadzieję, że tak. Bo to jak jednak pójdzie, to potem będziemy mieli trochę też sobie kaski mieć. Więcej, a propos też kasy, to kupiliśmy nową działkę z lasem. Za chwilę to się wam pokażemy, bo ona jest na świeżutko. W ogóle ta poromana przyczepa nie ma żadnej takiej opcji, żeby zdjąć wszystkie burty, nie? Tylko trzeba ją tak lecieć. Cześć, Dawid, witam serdecznie, dziękuję też za follow. Okej. No, więc cóż, siewy pszenicy ruszyły, Krzychu sobie zaczął już siać. Wziął tam sobie, znaczy będzie brał Masaję chyba, nie? No tak. O kurde, dobra, ja to muszę zrobić tak inaczej. Ja to muszę kłaść tak, bo tu trochę tego będzie. Więc Krzychu bierze tam sobie Masaję, ja dzisiaj wziąłem 16, a na razie MTZ sobie stoi. Tam też pisaliście, żebyśmy kupili jakiś tam wyciągnik, tylko... Szto, kurde. Uff. Tylko trochę bez sensu teraz kupować ciągnik, kiedy jesteśmy właściwie po uszy w długach, bo mamy chyba prawie 300 koła kredytu, a to dlatego, że w tym roku mieliśmy konkretne cele założone, ale no trochę nam to się tutaj jakby coś zmienia z tymi celami, więc tak jakby... Ty, to drewno to jest wywalenia, te kolizje na tym drewnie to jest już... O matko, ja to się zajadę z tym, nie? Jak ja w ogóle z tym dojadę, to będzie cud jakiś, nie? O ile dojedziesz, no właśnie. No ile dojadę, nie? Znaczy się pospiłem pasem, jakoś może się uda, ale niestety tu realnej gry ludzka dzisiaj nie będzie. Niestety, wybaczcie mi to. Po prostu załaduję to sobie na górę i tyle, bo... Jakbym się chciał i starał, to chyba... Drewno farmingu to jest coś, co najbardziej... wymaga zmiany. Okej, okay, tu już wszystko? Tak, tu już jakieś gałązki takie sobie złapiemy.
Gałązki fajnie wchodzą, nie? Na zakręcie się wywalę? No co ty, jakie zakręcie? Nigdzie się nie wywalę. Okej. Okay. Tuszka trochę odbiło to. Dajcie, to może to sobie trochę... Aha, to już... Złapało na cacy. Teraz może się uda? O, dobra. Nie, to jest... Jest masakracja, nie? Ale okej. Okay. Krzysztof, może ty coś teraz opowiesz, co? Co mu ciebie słychać? Co u mnie słychać? No. To znaczy dobrze słychać. Dobrze jest. Stare co? Nie? Nic. Stare czasy. Tak, stare czasy, no, dokładnie. Kurde, no nie mogę tego ułożyć. Na całe szczęście tam trochę się sobie pocieli w nowym miejscu, tam gdzie mamy drewno, z nowej działki, tam są sosny i świerki same, tam trochę jest łatwiej to będzie załadować niż tutaj. Ale tu już chwycę końcówka chyba będzie szła. Nie. Dobra, ale jest... połapane, nie? Gąbka jakaś mi w rękę włazi, nie wiem, to jest kieszeni znalazłem chyba. Okej. Okay. Jechać tylko sprzedać. Ogólnie, wiecie co? Mogę jednak zostawić po prostu. Bym sobie to zabrał potem innym razem jakoś, ale dobra. No i patrzcie, w tym miejscu dzisiaj będziemy sobie robić pole, bo jak ja tylko to zawiozę, pojedziemy sobie jeszcze po... pojedziemy sobie jeszcze po pług, zaorzemy sobie tutaj tę miedzę, zaoramy albo zaorzemy, jak to się już tam mówi. I potem jeszcze damy tylko... chciałem kierunku wskazu, kurczę, się przyczyniłem do Batonboxa, ale dzisiaj go nie używam akurat. Zawapnujemy sobie i potem jak się starczy nam czasu, to właśnie pojedziemy sobie po tamto fajne drewno je zabrać, nie? Więc myślę, że to się może spodobać. Dobra, trochę wymusimy, ale ja tutaj nie mam za bardzo czasu dzisiaj na te takie zabawy. Kierunku nie mam żadnego, nie? O, dobra. Co masz tutaj na serii? O kurczę, ta seria to trochę... Dużo tam tej serii jest, nie? Bo to już prawie setny odcinek, niedługo będzie. W sumie to jest chyba 96, o ile się nie mylę. No. Także staramy się, mieć tak, jeśli ludzka przed zimą tego save'a wydać na ten setny odcinek, żebyście mieli jakieś też fajne pola porobione. O, mi tu wyskoczył. I że wszystko było na cacy. Ty, tu jest rzepak do pryskania, widzę. Chwasty odbiły. Mówisz? Mhm. O Jezu, to będzie pracowity wrzesień, naprawdę. No ogólnie wreszcie musimy zasiać wszystkie nasze kawałki już, raczej w pszenicy. Nie wiem, czy się będziemy... A nie, musimy też się bawić troszeczkę w jęczmień, bo on też będzie siany. Na nasze kurki oczywiście. Jęczmień to jest fajny plonik. Jak chodzi o kurki. O, i tu właśnie widzicie tę naszą działkę. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale tak to wygląda pusto. Ale myślę, że poletku będzie bardzo fajnie. Będziemy mieli takie długie, wąskie pole, czyli coś, co po prostu uwielbiam. Jako prawdziwy rodowity lubelak. Długie, wąskie pola są najlepsze. Także za chwilkę zobaczycie, co tam będzie. Raczej tego nie będziemy dzisiaj na odcinku orać z wami, tylko porobimy sobie co innego. A to jest takie po prostu, już na kolejnym odcinku się dowiecie, nie? Myślę, że ten odcinek będzie taki dosyć przełomowy, w sensie takim, że zrobimy bardzo duży progres poza odcinkiem. Niestety, ale no, trochę tutaj będzie do roboty, a nie chcę wam też tak pokazywać trzech odcinków, siebów czy orki, nie? Sami w sobie. No, okay. Się zgadza. Poszło. No ile jesteśmy? 6 koła. O, to nie jest źle. Ty, w sumie możemy trochę spalić kredytu przy okazji. To ludzka, spłata kredytu się leci konkretna. Czekajcie, bo musimy trochę to na bieżąco spłatać, żeby odsetki były jak najmniejsze. Ej, mamy 210 tysięcy tylko do spłaty. To jest prawie nic. No dobrze, nie? No. No, w sumie tak. Pozbędziemy się tej miedzy? Tak, pozbędziemy się tej miedzy. Więc już tu jadę. O, coś mi ścina. Dobra. Tak patrzę, jak muzyka jest, ale chyba jest gita. No, i tak ogólnie też dzisiaj myślałem sobie nad... Nie wyhamowałem, sorry. Ale hamulce 16 to ma... Ma ciężkie. Myślałem sobie nad zakupem nowych działek i ogólnie jest w planach taka... Coś ciekawa rzecz. O, to sobie skręcimy. Jak chodzi właśnie o pola. I chyba będziemy sobie kupować o te pole tylko tutaj, w tym miejscu. Bo też są tutaj fajne drzewa, jest blisko tartaku, więc... Tu w sumie jest ogólnie prawie hektar, nie? Bo to będzie jest 80 arów bez tego, bez tych lasów, a jeszcze jak te lasy sobie tutaj poogarniamy, no to tutaj, no hektar pole myślę spokojnie będzie. No i tak właśnie wygląda tutaj wycięte drzewo już poskładane na kubkę w tym oto miejscu. Ja sobie chyba to po prostu sobie do przyczepę. Pojadę sobie tam orkę robić na danym polu, bo dzisiaj też nie chcę za bardzo się tym drewnem zajmować, bo to cały cień z drzewa też trochę średnio, a bardziej zależy na tym, żebym już jakieś pole mógł zrobić, więc pojedziemy sobie do tam.
którym to pojechać najlepiej. A może pojedziemy sobie teraz drogą, bo zawsze jeździmy asfaltem. A teraz pojedziemy sobie tędy. O, drogę na kolistyczny. Jak chcecie ogólnie wiedzieć, co się dzieje na tym samym save, to wpadajcie sobie na streamy, bo na odcinkach dosyć taką właśnie, nie wiem, jakąś taką zbiorczą pigułkę tego, co tu się, takich najciekawszych prac. A wszystko to, co jest poza odcinkiem, robimy na streamach. Przepraszam. Więc myślę, że warto wbijać, bo żeby się dowiedzieć po prostu, jak to wszystko od zaplecza wygląda, jak to powstaje. A zaraz zobaczymy, jak tam powstaje pole u Krzycha. O, i tu właśnie jest ta nasza kiszonka. Ja się zatrzymam, jeszcze wam pokażę. Będzie widać? Nie będzie. Ty, jest 90% fermentacji. Czyli nawet u mnie myślę, pokazywało 100%. A, to może u ciebie tak, ale u mnie nie. U mnie nie. Aha. Fajnie wtedy. No, synchro jakoś tam łapi dziwnie, nie? Ten multiku. No, ale myślę, że dzisiaj już normalnie będzie do zbierania. Kurde, ale tu chwasty są. Dobrze, to bezorkowo idzie wszystko, nie? No, ale właśnie problem też takich bezorek i tak dalej, to musimy dokupić sobie wały na pewno. Bo po wałowaniu wtedy chwasty nie wychodzą, nie? Więc to też trzeba się wychodzą czy nie wychodzą po wałowaniu? Poczekaj, bo już nie pamiętam. Nie, to po chwastowniku nie wychodzą. Chyba tak. To nie wiem, kurczę, kupować takie wały, czy nie kupować tych wałów? Bo jakie tak chwasty będą szły, to... Ja wiem, czy to się opłaca? Chyba bardziej byśmy mogli... większy pryskiwacz kupić, nie? No, na pewno. Ty, no tak, ale bez kiwacz, teraz pieniądze na ten pryskiwacz, więc nie? A jeszcze przypomnę, że mamy mieć 70 tysięcy na mleko wziąć, nie? Na mleczarnię, w sensie całą. To też, kurczę, sporo kaski jednak jest, nie? Trochę jest. No, właśnie. Dobra, ja sobie tutaj wjeżdżam. W nasz kawałek. Ogólnie wziąłem dzisiaj mniejszy pług, dlatego że z większym trochę są były problemy. I raczej sobie nie radzić 16 zbyt dobrze, a że masy jest zajęte przez Krzyśka, no to poładziałem sobie mniejszym. Ale to nie jest jakaś taka duża różnica. Tym bardziej, że też jest to na polach. Więc co, może weźmiemy sobie inny bieg. O, od razu idzie jak trzeba. Tam też kapniaczek będzie do wyrania. A za chwilkę zobaczycie, jak to się tam będzie prezentować. Nawet nie wiem, czy to może mnie turki się strzelić. W sumie w tym miejscu. Albo tam. Tak, dziku, no kupiłem mleczarnię właśnie, żeby już była tak w miarę teraz kupiona. I mleko tam już, o kurczę, żeby teraz można było mleko wozić. Po to, by się już nam spokojnie zrobiły sery na grudzień. Wtedy właśnie jest najlepsza cena na te serki. I więc można by już sobie tą kasę wtedy odzyskać, nie, za mleczarnię. Z tego mleka. No. A teraz tak nawet nieźle, bo ogólnie codziennie dostajemy z tych krówek naszych po 15 tysięcy za mleko. Także fajna kasa, wpada, bo to jest 30 koła miesięcznie, a rocznie to już w ogóle wychodzi jakiś kosmos. Ktoś to policzy szybko, ile to jest? Młody, weź policz. Ile to jest 30 razy 12? Czyli 3 razy 12 to będzie... 3 razy 12? Nie, co ja gadam? 30 razy 12 to będzie 60? 90 tysięcy, tak? Rocznie. Czy ja to dobrze policzę to? Czy 300 tysięcy? 180... Czekaj, ja mi się mózg lagał. Ja nie wiem, ja chyba liczyłem co innego. Dzisiaj w ogóle jakiś taki jestem przymulony strasznie, nie? W sensie inaczej. Rozpoczęliśmy sobie streamka, wszystko fajnie. Zacząłem modelować, koniec. Nie ma już mnie. 180 tysięcy, tak mówisz? Zaraz, jak wy to liczę? Kalkulator. Bo już widzę, że są dwie różne wersje. 30 tysięcy razy 12 miesięcy. 360 tysięcy to jest. Rocznie. No, 360 tysięcy to jest. Okej, okay. No w takim razie, no to jest w sumie sporo kask, nie? Rocznie, za mleko. A jednak możemy to zawsze jakoś tam podwoić, bo... Znaczy podwoić, myślę, że nie podwoić, ale tak myślę do pół miliona można by rocznie wyciągnąć, gdyby tylko zainwestować jeszcze w mleczarnię, co nie? Ty tutaj pniaka wycinałeś, czy nie? Ja wycinałem jakieś pniaki, no. O, to super, kurczę. Bo właśnie myślałem, że już pniaka nie, że pniaki jeszcze będą się wyciągać, ale jak ogarnąłeś, to bardzo fajnie. Dziękować. Sporo. No widzisz, złodziej z Krakowa, elegancko ci poszło, nie? Dalej tak mało tego, tych tam się bierze, czy teraz trzeba więcej brać? Bo ogólnie jakoś tak strasznie mało tego bierze, nie? Krzysiu, ostatnio jak jeździliśmy, to tam chyba nam niewiele tych naczyń brało. No mi, ja mam 66% przy tych kilka przejazdach. Okej. Okay. To już bierze trochę bardziej. Ty na drzwi działasz sobie, nie? Tak, mam 420 nasion na metr kwadratowy. I to jest która? Ten na zielono się leci, tak? Czy jak? Nie, nie pokazuje na zielono.
W sensie chodzi mi o to, jak jaki jest wysiew, nie? Czy jest dużo tego ziarna, czy mało? Bo to nie wiem, jakie tam jest pole, nie? Nie wiem. W sensie chodzi mi na procent farmie, jak siejesz, nie? To jest słaba klasa tam, czy jak to leci? A, to nie wiem, nie sprawdzałem tego. A to masz podef 1 jak coś. Podef 1? No. Gdzie, ale to masz zmienną ilość wysiewu, tak? O no, to ci chodzi? No, 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 dokładnie. Ty mówiłem 420 nasion na metr kwadratowy. A, okej, myślałem, że ten masz... jak to się mówi? W siewniku. Nie. No to w sumie spoko. Chyba. No 420. Jaka jest kropka? Trzy kropki i czerwone pokazuje. O, to dupy jest w takim razie. To nie. To gdzieś się machniłem. Czekaj. Wiesz co, muszę tutaj poprawić szybko. Bo tu mam tą konieczynkę. Która nie lubi być tutaj na tej... Na tych... naszych poletkach. Okej. Okay. Po sobiesku na krowy mięsne. Dużo nie potrzebują, a hajs jest? Ale serio hajs jest z krówek takich mięsnych? Ja w sumie zawsze bym tak do tego nastawiony negatywnie tych krówek mięsnych, bo wydaje mi się, że zanim one urosną, to trzeba dużo nie, w sumie wrąbać, ale chociaż pastwisko jakby zrobić samo. Ty, w sumie pastwisko samo, może by jeszcze było nie najgorsze, nie? No ale też by trzeba było coś nawozić, nie? Jak grasz Kubotę DLC na konsoli, to co? A jak wygrasz Kubotę DLC, a grasz na konsoli... Znaczy to jest tylko na Steama, nie? Konkursik, bo ogólnie dzisiaj organizujemy giveaway'a na DLC Kuboty i Pumps and Houses. No i pompy i węże już poszły, a została nam Kubotka. O 20 będziemy tutaj losować sobie, więc jeżeli też chcecie brać taki udział w takich właśnie konkursach, to zapraszam serdecznie na Twitcha, bo myślę, że warto. A to też tak na przyszłość, bo ten odcinek się pokaże dosyć później, niż wy go oglądacie. Znaczy, jak wy oglądacie, to no, już to było, nie? Bo to jest w sumie odcinek na czwartek, nie? Bo na wtorek jeszcze mam. No, kiszoneczka jeszcze będzie. Tak, już była, znaczy, że, o. No, nagraliśmy ostatnio, ale to dopiero będzie tam potem pokazywane. Okej. Okay. Mamy 17 minut odcinka, ja właśnie skończyłem orkę robić i teraz jadę po wapno. A w sumie to punkt. Znaczy, tam też będę orać. To na razie punkt zostawię sobie tutaj koło obory, nie? Tak w miarę na widoku. Pasowałby też ten wózek gdzieś w końcu zabrać. No, no, no. I w sumie to też będzie można postawić sobie tą mleczarnię, nie? Znaczy mleczarnię, zbiornik na mleko. W sensie taki zbiornik na mleko, że wiesz, że będziemy sobie tam ładować do przyczepy, nie? Na kółkach taki zbiornik. Mhm. Żeby tam zawodzić na ten nieszczęsny, na tą nieszczęsną mleczarnię. Okej, okay, dobra. A spoko, powiedz Kirsten, no ciebie jak tam, żyćko? U nas jak widzisz fajnie, lecimy z odcinkiem. Już właśnie... W sumie chyba robię ostatnią pracę, jaką mam zaplanowaną na dzisiaj, czyli rozwożenie wapna. Ewentualnie jeszcze potem może skoczymy po tamto drewno sprzedać sobie trochę, nie? Bo tam też w sumie fajnie będzie. A Krzychu, jak tam sobie radzisz? Ja no, dobrze sobie radzę, zajebiście jedzie. Tak? No. No to git, to git. W ogóle teraz uważam, że... No tamto pole już w ogóle tam nie będziemy jeździć, tylko zaraz ten przez sąsiada, nie? My ten płot to mucha przesuniemy niedługo, nie? Może i tam, zobaczymy. A, czekajcie, zanim to jeszcze jedziemy, to ja bym sobie jeszcze zrobił taki myk, że wykupimy sobie... o, badanie gleby. Dokładnie. I teraz wiem dokładnie, ile czego leci. Bo wiecie, bez tego badania gleby to trochę słabo jest tak, że nie... Nawet jak zawapnujemy, to i tak to wapno się nie liczy jakby, nie? W ten sposób. I to jest takie trochę porąbane, nie? Ale cóż. Teraz wszystko idzie, więc fajnie. W ogóle te nawet tekstury wapna są wygrane, to są mega, nie? Takie bardzo... Takie smooth, nie? Nie taki, wiesz, fest mocne, tylko takie delikatnie. Widać, że tam jest tylko... O, ale to się kurzy. Lekko tego wapna dane. I to jest fajne. Także dziękuję od razu przy okazji Jankusowi za podsłanie tych teksturek. Bo w sumie wysłał mi je trochę nieświadomie, bo ja prosiłem o co innego, a zaraz wysłał mi to wszystko, więc dzięki. Dzięki. Ty, a ciekawie teraz cały kawałek ma hektarów, nie? W sumie, bo teraz sporo doszło tutaj, tak naprawdę. Tu trochę tak by było jednak. O, to my jeszcze powiedziałem, że środek akurat będzie chyba wszystko już nawiezione, znaczy zawapnowane. Obornik chyba jeszcze jest, z tego co wiem, nie? To można by albo nawet gnojowice jakieś rozlać. Jest, zgadza się. To spoko.
No i co, skarżę się nie to, no myślę, że co sezon będziemy sobie to pole powiększać, w tą stronę będziemy sobie szli. Póki co zrobiłem się taki kwadraczek fajny. No i kawałek po kawałku to pole się nam powiększa. Wraz wiesz co myślę? Że można też może teraz zainwestować jeszcze w jedno pole tutaj obok. Obok nas na tej starej kolonii i potypać właśnie na tę nową kolonię, co nie? Tam na te nowe tereny. Bo tam też są fajnie długie, wąskie kawałki i można by też tam coś podziałać, nie? Wiesz, takiego coś tam fajniejszego porobić. No nie, czyli wiem, system, bo tak myślę, że jeden kawałek spoko, ale też raczej chciałem zostawić sobie ten tamte kawałki na taki rozwój troszkę już późniejszy, nie? Jak będziemy mieć większe maszyny, tam się wjedzie, to wiesz, to będzie szło trochę szybciej, nie? Bo póki co to jeszcze gramy na takich trochę malutkich maszynkach. Ty, mieliśmy jeszcze kupić przecież tą drugą łąkę, nie? Do koszenia, ale zapomniałem o tym w ogóle całkowicie. A to dobra, to na październik dopiero będą usiane kosponowane te drugie. Bo teraz lecimy w dwa pokosy, a nie w jeden. Więc już nie kosimy tam gdzieś maj, tylko raczej kosimy chyba... Może nie, może kosimy maj i chyba październik, no. Tak na dwa razy. Jakoś tak, w ogóle kurczę, mnie te meszki pocięły na tych imprezach. Na tych grillach zachciało się urodzin robić. I teraz kurde, kostki całe pocięte, nie? No, tutaj także też spoko. Ej, to w ogóle też jest fajny potencjał na nowe pole, nie? W tym miejscu. Jakby tak się tutaj złapać. Tylko ten młyn przeszkadza troszkę, ale to trudno. Dobra. Na gos podjeżdżam. Jak tam ci idzie w ogóle sianie? No, idzie jakoś powoli, nie? O, zaraz się paliwo skończy. Jakbyś miał czas, możesz mi podwieźć. A jak mam ci podwieźć? Jakie ja mamy wszystko... Szybko. Ale w zarach mamy. No tu nie wiem, kurde, to weź na gos, powiesz, nie masz daleko. O to nasionka są uzupełnić. Szkoda, że na palecie ten mały za nie stoi, byś go załadował na tego, na MTZ, tak byś podjechał. No tak, to nie, właśnie nie bardzo, nie? Ale ogólnie też jak coś, to przecież ten będziemy i niedługo bawić się w zakup dystrybutora, nie? Na no trzeba było gdzieś w końcu kupić, nie? Postawić no, go. Mam fajny taki właśnie dystrybutor tutaj w modyfikacjach, więc jakby się nim zająć, to nawet można byłoby postawić go sobie tutaj. Wiem, gdzie go postawimy, Krzysiu. Gdzie? No koło garażu nowego. No w sumie. Będzie spoko po tej pomysł, nie? Fajne miejsce będzie dla niego. Dobra, ja już sobie na głos powjechałem. To w ogóle ta produkcja znalazła się nawet w tej batniarce, to może tylko raz było użyta, nie? No, także w sumie. Taki sobie, jakiś taki zakup tego. W ogóle mam taką fajną oborę, a tu nic nie stoi w niej, nie wiem, może by tam by komaj postawił albo coś? Bo tam komaj stoi w sumie w tym, a jakby się zmieścił do obory. Właśnie nie, bo tam mieliśmy chyba stawiać ten. Ale mnie w sumie. Ty, chociaż mam pomysł. Bo tu stoją te belki, słomy. Jakby w przyszłości tam może belki ładować. A, dobra, mniejsza o to zresztą. Tam jeszcze gorzej by było. Ja już też zacząłem myśleć. O, kamerkę mi zgasła, czekajcie sekundkę. Dobra. Tak mówisz, Michi, czyli ci się opłacają, tak? Kupujesz 1200, a 3200 sprzedajesz, czyli dwa koła na jednym, jakby ci wychodzi na plusie. No tylko problem to masz... O, zgasł mi. Dobra, sam go zgasiłem. Problem tylko będzie taki z tym... O, tam przyczepa coś stoi. Że nie wiadomo, ile kosztować będzie jakby wyżywienie tego jednego, nie? W sumie też pewnie jakoś niedużo raczej, ale też trzeba to liczyć, nie? Bo to co prawda silos jest jakiś sens, spoko. Podobnie chyba. Ale podobnie chyba, to się, wiesz, jak wyjdzie 1000 zysku na jednej sztuce, to trochę słabo tak iść w takie małe te, wiesz, jakby na 10 sztuk, to tylko 10 koła zarabia, nie? A za mleko zarabiamy 15 klocka codziennie, co nie? Więc tu się nam akurat bardziej opłaca chyba iść w co? W te, w mleczne, nie? Pozdrawiam, Krystę, pozdrawiam również. A, podobnie do mlecznych jedzą. Okej. Dobra. Ty, ciekawe czy to w ogóle dobrze wymierzyłem, nie? Bo tak trochę na oko to robiłem. Ale zaraz zobaczymy. Co tu będzie. Ty, no chyba nawet spoko to będzie. Chociaż, kurde. A, to nie jest przycięte chyba. Nawet w ogóle. Zaraz sobie potniemy. Jakby tak jeszcze jedną przyczepkę sprzedać, to będzie w ogóle cacy, nie? No. Nie było pocięte. Dobra, to się chce pocięte. Same takie grube klocki lecą.
sumie, a bo ty nie masz tego DLC platynki, nie? Nie, żadnego DLC nie posiadam. Ale serio, żadnego nie masz, a nic, nic, nic? Żadnego nie mam, nic. Czysty ten, palminki, no. Trochę szkoda, nie? Bo moglibyśmy jakieś też porobić akcję właśnie z tym nowym DLC-kiem, nie? Pod ten, pod foreścik coś ciekawego wyzłapać. Zawsze możesz mi kupić, jakbyś chciał. No ta. No. Zapomniałem. Czy głupio pytać jeszcze? Okej. Okay. Tylko czy to właśnie nie mógłbym tego trochę posunąć jeszcze? O, czekajcie. Tak myślę o tym. No, się wyrąbało to. A, dobra, w sumie niech się wyrąbuje. Się teraz to położę i tyle. Nie zdążyłem. No takim jest ten przyczepek jest, że one niestety mają, wiecie, nie mają tych otwieranych bur z każdej strony, nie? I to jest duży minus akurat, nie uważam. Tym. Też na pół jakoś trzeba ciachnąć. Bo potem jest tak, że wiecie, nie chodzą na klocki, nie? W sumie to jest taka przyczepa bardziej pod belki i pod zboże, nie? I w sumie z naszym stanem finansowym moglibyśmy z tą minus już pokusić o to, żeby zakupić niedługo taką typową tandemkę, nie? Jakąś, bo dłużycy do bel bardziej, o, nie tandemkę, dłużycy do bel. Po właśnie... Do bel? Do drewna, sorry, do drewna, nie dłużyce. Okej. Okay. O, jeszcze się złapię tu. Pójdzie? Jeszcze się zmieści, nie? O to mi bardziej chodzi. Bo póki co lepsza przyczepka do drewna jest tamta nasza stara, nie? O, no i fajnie weszło. Dobra, więcej nie ma co ładować, wiecie? Tak o sobie pojedziemy. Elegancko. Można tego świąturkę zrobimy? No, chyba tak. A to w sumie za... Jeszcze mam czas, także spoko, to po cinku zrobię raczej. Dobra, ja już tutaj wyjadę. No, więc w kolejnym odcinku, mam nadzieję, już zobaczycie tutaj jakieś może jeszcze ostatnie siewy, bo ostatnio mieliśmy siewy z rzepaku. Też chyba? Nie, był rzepak, potem była kiszonka, teraz to i potem znowu siewy mamy jeszcze do roboty, nie? No, więc trochę tych siewów tu będzie akurat, no ale hektarów też nie jest wcale tak mało. I w sumie już jak te pola połączymy, wszystkie będziemy wiedzieć ile jest, to postaram się to podliczyć. To ludziska, przypomnijcie mi o tym, dobra? Jak skończymy odcinek, żebyśmy policzyli ile mamy hektarów wszystkich, bo trochę tych pól tutaj nam się nazbierało na tej mapce, nie? Jednak coś tam po roku już to leci. Piąty sezon jakby nie było. Więc... Coś jest trochę rozwijane, nie? Mam taką nadzieję, że jakaś też fajna kaska będzie się generować za chwilę. Dobra, zobaczymy ile to drewno będzie. Ja sobie też rozbuduję to. Ale się rozbudowało. No, i tu w sumie 7 klocka, nie? Za to. Ty, jest nawet szansa, że w sumie spłacimy pół kredytu tego, nie? Za to samo drewno. No. Także spoko. Dobra, ja was chyba nie będę tutaj ludziska zamęczał tym wszystkim, co się dzieje. Zakończymy sobie ten odcinek na tym. I w kolejnym, myślę, już będziemy siać sobie tutaj na nowo powstałym polu. Ale tu się w ogóle teraz stworzył wszystko, taka przestrzeń otwarta jest, nie? Tam nie ma drzew, tu nie ma drzew. O, przepraszam pana bardzo. Aż to normalnie inna kolonia. Czemu mam dolary? A nie wiem w sumie. Dziś mi się musiało pewnie coś przełączyć, bo miałem stówki wcześniej. Ale to jest to samo, nie? Tylko po prostu się zmienia ikonka. No, na przykład pokazane. Ty masz? No. A to może mi to się zmieniło, wiesz? Bo ja gdzieś tam pewnie wchodziłem na innym save i trochę modzik może przeładował się albo coś. Dobra, tak słuchajcie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i jak coś, to wpadać na kolejne, wpadać na Twitcha. O, ja sobie zabieram się za to drewno, żeby to wszystko pozbierać, więc dzięki, trzymajcie się, do kolejnych, no i cześć, pozdro, pa pa. Trzymano.